Już, bo masz za krótkie włosy. No zobacz, jeszcze kuje czy już nie? O! Kuje? To jeszcze. No to jeszcze. Nie! Na pewno? Tutaj jest nie. Tutaj kuje. Ciągle. Wiesz? O, może być. Dobrze jest? Tak. No to super. Mało kuje, ale nic nie schodzi. No. Czyli może być, tak? Tak. Dobra, dziękuję. Nie, dobra. Zobaczmy teraz, co tam w jakim świecie. Zamieszki na granicy. 7 żołnierzy rannych. Weekend nad morzem. 21 stopni ciepła. No nie. Taka różnica. U nas minus 8, a to minus 21. No, zobaczmy. Jedziemy nad morze. Dzień dzisiejszy mamy informację o 7 rannych żołnierzach, powiedział podinspektor Tomasz Krupa. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej ponownie trafi do komisji. W nocy z wtorku na środę Sejm zajmował się pilnym rządowym projektem nowelizacji o ochronie granicy niektórych innych ustaw. Regulacja ma zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Zagrzejmy się pod nowy dzień. Słyszałem, że gdzieś chcesz jechać. No tak. No jest, powiem ci, jest ciekawa historia. Widziałeś, słyszałeś w telewizji, co się dzieje na granicy? Powiem ci, rzadko kiedy oglądam telewizję, ale dużo czytam czasami przez internet czy gazetę. No to widzę, co się dzieje. Będzie potrzebny na pewno transport, będzie potrzebna łączność, która będzie najmniej namierzalna, będzie potrzebna pajęczyna, która będzie tak zwanie buforowała nasze połączenie. Czyli jeżeli ty będziesz dzwonił do mnie z innego pomieszczenia, będzie nakładała tak zwaną siatkę triangulacyjną i przemieszczała twój sygnał BTS z danego punktu przez Singapur, Australię, Chiny, Rosję, Stany Zjednoczone. Prawdę mówiąc, źle to widzę, ale piszę się na to. Ile z tego będziesz miał?
No, nie będę narzekał. No, żeby zobaczyć. Wystarczy. No właśnie. Płacą bardzo dobrze. I to jest właśnie ten drobny problem, że nie wiadomo, czy się wróci całym. Wracając do celu, zastanowiłeś się, co będzie później? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest fajna robota. Związana ze snajperką, moją ulubioną. Związana ze strzelectwem. O, odległość ponad kilometr. No to Chris Gayle był w szoku. A, dobra, wróćmy do broni. A, jaką masz? Dobra, snajperka. Dajcie już zasięgu. Tak jak mówię. Z powrotem, jeżeli akcja wypali, po 24 godzinach zrobi się dym. To musi być jednostrzałowa tak zwana misja. Zgadza się i nie mogę się pomylić. A to duża odległość. Musisz mieć dobre obliczenia, dobrego obserwatora, dobrą broń. No właśnie, i to jest twoja rola. I to jest właśnie twoja rola. No ja. Dobrą broń mam. A ile ja z tego będę miał? Bo wszystko w życiu rozchodzi się o pieniądze. Dokładnie tak. No powiem ci, starczy ci na bardzo długo. No kasa jest zajebiście kosmiczna, ci powiem. Pisze się na to. Bez względu na wszystko pisze się na to. A co będzie dalej? Zobaczymy. No to proponuję na filmie się. Jestem za. To zawsze dobrze robi na rozmowę. Pijesz z kolą? Dzisiaj nie. Dzisiaj nie? No to brawo ty. No to za udaną misję. Jak będzie. Ważne, żebyśmy wrócili cało. Szybko. Po wojskowemu, jak żołnierz weteran. Dobra, przejdźmy do konkretów. Broń masz, amunicja? Wszystko jest przygotowane, tylko taka rzecz. W ostateczności, jakby coś nie wyszło, dam ci dostęp do tego głównego konta. Jakby coś, to po prostu zadbaj o moją rodzinę. Masz moje słowo. Jak się nie uda? Do zrobienia. To musi się odbyć bardzo szybko. Jeden strzał i znikasz. Dokładnie o to chodzi. Nie możesz sobie pozwolić na to, żeby został w tym miejscu na dłużej niż jeden dzień. Czyli parę strzał, a ty bierzesz torbę i wyjeżdżasz. To jest już przygotowane. Jeżeli tak, to czemu nie? Dawno nie czułem smaku adrenaliny. Ja też. Na kilometr polecałbym ci broń, która używana była w Afganistanie czy w Iraku. Jakich użyć pocisków najlepiej? Najlepiej użyć pocisków z teflonem. Nie wytraca prędkości uderzenia po kontakcie z celem. Albo przejdzie na wylot, albo zrobi taką krzywdę, że osoba, cel raczej zejdzie od razu. A nie lepiej zamiast strzału zrobić to w systemie samobójczym? Myślałem o tym, ale to wymaga więcej czasu. A to już wszystko zaplanowane. Jeżeli my tego nie zrobimy, to zrobi to ktoś inny. A to jest naprawdę duża kasa. Ochrona wewnętrzna, czyli ci ludzie, którzy chronią tę osobę. To jest firma, czy pojedynczy, prywatni ochroniarze? To są prywatni najemnicy. Pamiętasz łacińską sentencję? Jaką? Jak chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Si vis pace parabellum. Dividius. Przez lata wbijane było nam do głowy. No cóż, wojna to brudna sprawa. Tak.
No to toast. Pijemy za zdradę, za walkę i za kradzież. Czemu za zdradę? Żeby zawsze można było szukać śmierci. Czemu za walkę? Żeby bić się plecami do przyjaciela. A za kradzież? Żeby można było zawsze skraść kobiece serce. Odległość 1200 metrów. Wiatr boczny 20 km na godzinę. Temperatura 14 stopni. Muszę skorygować. Cel zlikwidowany. Tak? Jesteś pewny? W takim razie przechodzimy do planu B. Myślałeś, że tak łatwo mnie zabić? Wiadomość z ostatniej chwili. Jeden z najbardziej poszukiwanych terrorystów na świecie, Jamal Ahmed bin Saden, w poniedziałek został zastrzelony przez snajpera. Strzał został oddany w centrum miasta z odległości 1200 metrów. Biorąc pod uwagę odległość oraz metodę, ten wyczyn przypisuje się polskiemu najemnikowi Duch. Jak na razie są to tylko przypuszczenia, które naprowadziły oficerów wywiadu na pewien ślad. Dzisiaj ustalono portret pamięciowy człowieka, który prawdopodobnie może być duchem. Przypisuje mu się ponad 100 zabójstw na zlecenie. Działał on na terenie całego świata, likwidując wielu terrorystów, dżihadystów oraz innych. Prawdopodobnie Jamal Ahmed bin Saden mógł zginąć z jego ręki, lecz ta informacja jeszcze nie została potwierdzona. Thank you.
wreszcie się spotykamy. Ale to będzie twoje ostatnie spotkanie. Jak na truposze jesteś bardzo wyszczekany. Pokaż co potrafisz. Thank you.
Pamiętasz łacińską sekwencję? Jak? Sentencję. Jeszcze raz. Dobra, czekaj, nie ruszaj. Pamiętasz łacińską sentencję? Jak chcesz pokoju, szykuj się do wojny. No nie, później powtórz, jak to się otwiera? Tutaj, tak? No. No nie działa. Nie, tu, tu. No nie działa. A trzeba było przycisnąć paszkę. Sentencję. Nie naciskaj, teraz. Pamiętasz łacińską sentencję? To musi być na dole. Dobra.